Janusz i Grażynka w RMF FM. Janusz, Janutek! No, Janusz, co, chodź co? Tu, przytul mnie! No, Zida, lecę. Przytul mnie, Grażynka. Zostaw mnie, Janusz! No, przestań mnie tak ściskać, przecież ja nie mam powietrza. Boże, jak ja się zdenerwowałam. Spokojnie, no, chyba dostałam jakichś normalnych spazmów nerwowych. Janusz, Janusz, przestań tyle gadać! Nie denerwuj mnie! Grażynka. Coś ty taka zmarnowana, Grażynka, i zdenerwowana. Ty wiesz, że oni mnie chcieli... Oni mnie chcieli zaszczepić. Janusz, no. Na wściekliznę? Przestań, Janusz, wiesz. Okej, sorry. Ja przechodziłam obok, wiesz? No. Przechodziłam obok przechodni, bo poszłam na spacer, po prostu, nie? I tutaj patrzę, a tam taka kolejka koło przechodni, wiesz, kolejka 80+, ludzie stoją biedni w tym mrozie i tak dalej. Podeszłam, bo chciałam zapytać, czy coś pomóc, czy coś. No. A oni do mnie, tak, proszę, ta pani tu stała, ona pierwsza. Ty, oni mi zaczęli miejsca w kolejce ustępować. To są złośliwe baby, Janusz. Ale Grażynka, to jest złośliwość, wiesz? Tak. Naprawdę, no bez przesady. Ale, 80+. Ale z drugiej strony, Grażynka, no nie najlepiej ostatnio wyglądasz. Powtórz to. Powtórz mi to w twarz. Powtórz to. To no. Przez ciebie, ty, kulo piwna u nogi, ty. Jakżeś się przyczepił do mnie 30 lat temu, ale... to mi tak obciążasz całą, dlatego ja taka jestem zgarbiona. Janusz, czy ty wiesz, kim ja mogłabym być, gdyby nie ty? Czy ty wiesz, kim ja mogłabym być, gdyby nie ty? Gdyby nie ty, kim ja bym była w ogóle? No kim, Grażynka? Nie wiem, Janusz. Ja myślałam, że może ty wiesz. Nie wiem. Ja chyba muszę odpocząć. Ty wiesz, że mi jeszcze jakiś kretyn pod sklepem obwyzywał? Że ja jestem bezwstydna? Bo? No, bo on pomylił moje worki pod oczami z piersiami i że ja chodzę tak z nawierzchu. Grażynku, dla mnie jesteś nie tylko piękna, ale i mądra. Tak, bo mi sześciopaka przyniosłaś i się nie martw. Bo Ibisz, Krzyś ma gorzej od ciebie, bo jego nie chcą w ogóle zaszczepić. Bo czemu? Jest podobno za młody i jego szanse na szczepienie z miesiąca na miesiąc maleją. Ty się taki Benjamin Button Polsatu znalazł? No dobra, Janusz. Się rozhisteryzowałam, ale powiem ci, że ja muszę się wziąć do roboty, bo mi przecież prezes dał zadanie. No. Ja muszę opracować reklamę szczepień jakąś na prędce, żeby ludzi zachęcić jakoś, wiesz? No i ja właśnie nie wiem, może ty wiesz, co to może być? Wiesz co? Tak mi przyszło do głowy. Może na każdym stoisku alkoholowym wywieźcie napis: osobom poniżej 18 lat i niezaszczepionych na COVID alkoholu nie sprzedajemy. Ale to się może udać, Janusz. Ja polecę do prezesa, ja mu to powiem na Żoliborz. Janusz, ale wiesz co, zobacz, ja chyba zmienię buty. Popatrz, Janusz, to mnie te buty postarzają, co? Wiesz co, może nie buty całe. No buty postarzają, dlatego za 80 wiesz, plus mnie wzięli. To wszystko przez to, bo ja ci mówiłam, że one mnie postarzają, nie, Janusz. Grażynka. Ty złośliwie mnie w tych butach wysłałeś na spacer. Jeżeli już, to same obcasy. Zmień obcasy i Janusz, będzie okej. Ja lecę. No dobrze, leć, Grażynka, leć.